Cześć, pokażę Ci jak w prosty sposób pobrać i zainstalować program GIMP na Twoim komputerze. I to oczywiście kompletnie za darmo. Przy okazji, jeśli jesteś więc z takich przydatnych filmów, szlapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No ale dobra, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć pobrać w tym przypadku Gimpa na nasz komputer. To to jest gimp. Jest to program do tworzenia grafiki. Taki program jest w pełni darmowy i my go pobierzemy z oficjalnej strony, bo jest tam oczywiście udostępniony kompletnie za darmo. Także wchodzimy na oficjalną stronę Gimpa. Jeśli nie znacie strony, to oczywiście link do niej macie w opisie tego filmu. Na stronie automatycznie mamy, jak widzicie, przycisk Download, no i mamy wersję, która aktualnie jest dostępna, czyli 2.10.2 Dobra, pobieramy aktualnie GIMP'a e, wybieramy tą opcję. Ok, po wejściu na stronę mamy aktualnie dwie opcje i są to dwie opcje na pobranie w tym przypadku naszego programu GIMP. Pierwsza opcja jest to opcja za pomocą programu BitTorrent, no i w tym przypadku musimy dodatkowo ściągnąć program, e, który w tym przypadku pobierze nam e, naszą, nasz program, czyli GIMP'a. Druga opcja jest to pobieranie bez programu, także jeśli nie chcecie pobierać zbędnego programu i jeśli nie macie BitTorrenta no to po prostu kliknijcie tą drugą opcję, no i nasz program Program, czyli GIMP zacznie nam się od razu pobierać w lewym dolnym rogu ekranu jak widzicie w aktualnym momencie waży 230 MB no i aktualnie na spokojnie nam się ściąga cały GIMP, także czekamy do momentu aż nam się w pełni pobierze, no i przechodzimy tym samym do samej instalacji. Ok, nasz GIMP aktualnie się pobrał możemy go na spokojnie kliknąć, no i tym samym odpalić yy, mamy też przy okazji komunikat czy chcemy zainstalować program dla wszystkich użytkowników na danym komputerze, czy tylko dla bieżącego. Ja aktualnie mam w sumie faktycznie dwóch użytkowników, z czego drugi użytkownik to też jest właściwie moje konto, no ale powiedzmy, niech będzie tylko na tym jednym użytkowniku. Dalej wybieramy język, który nas interesuje, no w moim przypadku Polski, klikamy OK. Następnie mamy możliwość instalacji, ale też prędzej dostosowania samej instalacji. Możemy to kliknąć. Także klikamy powiedzmy dostosuj. No i tutaj powiedzmy, początkowo. Mamy tam regulamin, tak dalej, licencja. Następnie możemy wybrać folder, który nas interesuje do zainstalowania naszego programu. Następnie klikamy dalej. No i mamy jeszcze dodatkowe kwestie samej instalacji. Czy pobieramy całą paczkę? Czy chcemy powiedzmy czegoś się pozbyć? Jeśli której rzeczy nie chcemy. No, to możemy ją odznaczyć. Jeśli chcemy mieć po prostu pełną paczkę, to zostawiamy sobie wszystko o zaznaczone i klikamy tym samym dalej. Na koniec, tylko informacja, czy chcemy, aby nasz GIMP widniał na pulpicie w formie ikonki czy skrótu. No, jeśli to znaczymy, to klikamy dalej. No i tu już mamy sam proces instalacji. Jeśli chcemy instalować, to klikamy instaluj. No i w taki to sposób aktualnie GIMP nam się instaluje. Zaraz, jak instalacja dojdzie do końca, to sobie go na spokojnie odpalimy i zobaczymy, czy działa. OK, mój GIMP aktualnie się zainstalował, więc w tym przypadku klikamy opcję Zakończ. Teraz możemy na spokojnie odpalić nasz program i zobaczyć, czy działa. Dobra, czyli wejdziemy w tym przypadku w szukaj i znajdziemy GIMPa. Wpiszmy słowo GIMP. Mamy GIMPa, jest to wersja 2.10.22, czyli klikamy go, no i sprawdzamy, czy nasz GIMP się aktualnie odpali. Czekamy. Momencik, no i coś tam się wczytuje. Aktualnie trwa wyszukiwanie plików z danymi, ładowanie modułów, pędzli, no i mamy odpytywanie nowych wtyczek. Dobra, zrobimy może małe cięcie. No i w porządku, nasz program się załadował. Jak widzicie mamy w pełni darmowego e, gimpa z oficjalnej strony. W całkiem oczywiście legalnie i za darmo. No i w taki to sposób, moi drodzy, pobierzecie i zainstalujecie gimpa na swój komputer. Jeśli ten filmik był dla Ciebie przydatny i zacznijesz dzikiemu czas, łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeśli natomiast masz powyżej 13 lat i chciałby założyć darmowe konto w banku lub ktoś z Twoich znajomych, to w banku aktualnie trwa promocja i przy założeniu takiego konta z linku, który macie w opisie tego filmu, dostaje się 100 złotych na start. A w razie pytań śmiało można pisać na mojego maila, którego macie w opisie tego filmu. Miłego dnia, cześć!